Siema, witam w odcinku specjalnym na 5000 subskrypcji. Bardzo mi jest z tego powodu miło, mam nadzieję, że kolejne 5 przyjdzie troszkę szybciej i że będziemy dalej rozwijać ten kanał. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to prosiłbym, wciśnijcie przycisk subskrypcji. A jeśli subskrybujecie, to zobaczcie, czy macie wciśnięty dzwoneczek. Wiem, że nie każdy jest w stanie oglądać materiały w momencie publikacji, więc jeśli przyjdzie Wam powiadomienie, że dany filmik już jest na kanale, będziecie go mogli sobie zobaczyć wtedy, kiedy będziecie chcieli. Przypominam, że nagrywam Fit Expressy co każdą sobotę, taki fitnessowy przekrój tygodnia. Nagrywam także obecnie swoje przygotowania do zawodów, nagrywam również inne materiały, więc myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Pierwsze, co na razie sobie zrobimy, jak widzicie, mam nóż. Będę robił unboxing, mam dla Was coś ciekawego, więc zaczniemy sobie od unboxingu i myślę, że przejdziemy dalej. Dobra, rozcinam pakę i wykładam, co tu jest ciekawego. O, hop, hop, hop. Kolejny sos. Patrzymy dalej. Jeszcze kolejne sosy. Kolejny. Okej. Dobra, więc tak. W ostatnim materiale była prośba o sosy. Czy mogę zrobić test wszystkich sosów sixpacka? Poprosiłem ich, czy możemy coś takiego zrobić i oczywiście dostałem, jak widzicie, sosy. No więc mamy sosy, zrobimy sobie, ja zrobię ich test. Przygotowałem sobie tosty, przygotowałem sobie omleta, zrobię ich test. A dla Was mam do wygrania 10 takich sosów. Najlepiej łapkowane, najbardziej łapkowane 10 komentarzy wygrywa po jednym sosie, smak dowolny do wyboru. Konkurs trwa do poniedziałku do godziny 24. Myślę, że wyniki będą już we wtorek. Na najbardziej łapkowane komentarze będę odpisywał. Zachęcam do subskrybowania kanału Sixpack TV, jeśli tego też nie robicie. Na tym kanale też się pojawiam. Przy okazji zachęcam też Was do wizyty na targach, na debiutach ESP w Krakowie 17-18 lutego. Na tych debiutach też będę na stoisku Sixpacka, więc jeśli macie ochotę, a na pewno większość z Was orientujących się, interesujących się branżą fitness na takich targach, czy kulturystyką będzie na takich, targach, to mam nadzieję, że podejdziecie, pogadamy sobie. Jeśli ktoś z Was już taki sosik wygra, to będzie chciał się podzielić naprawdę szczerą, stuprocentową szczerą opinią, podkreślam szczerą, to możecie to zrobić, wejdziecie sobie na Facebooka, na Sixpacka i napiszcie taką opinię, żeby nie było, że tylko zachwalamy swoje. Mam nadzieję, że osoby inne, które będą to próbowały, to też będą mówiły o tych sosach, że są dobre, będą mówiły prawdę przede wszystkim, więc jeżeli chcecie się taką prawdą podzielić, to zapraszam. Widzę, że w paczce też dostałem jeszcze malutkiego Milky Shake'a. Akurat smak ciasteczkowy. Dostałem go pewnie z powodu, żeby go zaprezentować, więc go prezentuję. Mamy tutaj nową opakówkę, 300-gramową, więc jeżeli ktoś miał do tej pory problem, że chciałby sobie, nie wiem, kupić 5 smaków, żeby popróbować trochę białek, albo żeby mieć jakąś różnorodność i zamykał sobie pole manewru, bo kupował 2-kilogramowe białko, no to tutaj macie możliwość 300 gramów, to jest 10 porcji, jeśli mówimy o shake'u, takim 30-gramowym, albo po prostu jako dodatek do omletów, naleśników, pancake'ów, czegokolwiek, więc takie coś też już nowego mamy. Rozstawiam to wszystko i zaczynamy, bo mam tosty i omleta do zrobienia, więc ja to jakoś tutaj ogarnę i zaczynamy testować. Dobra, więc jak widzicie, jest 10 smaków. Zaczniemy sobie od ostrych. Jest tutaj hot chili.
I jest tutaj ostry ketchup, ketchup. Więc to są takie dwa wytrawne smaki. Tutaj mamy wanilię, tu mamy czekolada karmel, tu mamy słony karmel, prażone jabłko i smaki owocowe, ananas, banan, brzoskwinia i malinowy. I zrobimy sobie tak, że najpierw przetestuję sobie, niektóre już próbowałem, puszki, które miałem. Ale zrobimy sobie tak, że najpierw sobie zjem tosty, pozwolicie, podczas przygotowań do zawodów jem tosty. Co prawda normalnie sobie zazwyczaj jem 4, ale tam leży dziś druga moja porcja. Jem pół jednego posiłku, pół drugiego. Oczywiście pod test wszystko przygotowane, żebym mógł wszystkie te sosy spróbować. Tego jeszcze przyznam nie próbowałem, ogólnie jakoś nie jestem za bardzo zwolennikiem takich ostrych rzeczy, więc zobaczymy, czy mi przypasuje. Ten już, jak ktoś śledzi moje Instastory, to wie, że już dwie, to będzie trzecia butelka tego już, także tego dosyć często dodaję, ale dam sobie trochę tego na jednego tosta tu. Dam sobie trochę tego ostrego, za chwilę spróbujemy, czy jest różnica. Bo ogólnie ten ketchup też jest w miarę ostry. A co najlepsze? Chyba, no wiadomo, że z sosów najlepsze składy zawsze będą miały takie ketchupy i tak dalej. Nie wierzcie, że majonez będzie miał nagle super jakiś skład, ale na przykład tutaj jest w składzie woda, koncentrat pomidorowy, sól, substancje zagęszczające. No i tam jest kilka, tak? Ale naprawdę dobry skład. Przechodzimy teraz do tego hot chili. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie piekło dwa razy. Dobra, próbujemy. Nie jest taki bardzo ostry. Chociaż tak dopiero pod koniec trochę czuć. Na pewno ten jest, jeśli chodzi o kolor, jaśniejszy, gęściejszy, no i trochę bardziej piecze, rzeczywiście. Pod koniec trochę piecze, ale ogólnie uważam, że jest spoko. Nie lubię, jak jest takie coś ostre, że zabija totalnie smak, tylko czujecie tą ostrość. Więc dobra, nie będę was mordował tym, jak jem sobie tosty, zaraz je dojem. A teraz sobie spróbuję tych innych. Przyznam, że miałem tak. Niedawno mi się skończył czekolada karmel, słony karmel i ananas. Ale tych innych wszystkich nie próbowałem, więc jeśli chodzi o czekolada karmel, no to uważam, że po prostu jest, no jest, to jest mój numer jeden, nie? Naprawdę uważam, że jest rewelacyjny. Bez ściemy, raz go zabrałem do siebie do pracy, no i niestety, no, zginął, przepadł. Nagle tak wszystkim posmakował, że miałem go tam tylko jeden dzień i już go nie mam, więc fajnie, że go dzisiaj dostałem. Dzięki wielkie. Próbujemy teraz smak waniliowy. Ogólnie naprawdę fajne jest to, że strasznie czuć smak, przykładowo czekolady, karmelu, ale nie czuć chemii. I to większość osób, którym też polecam te sosy, mówią to, więc... Wanilia. Dobry. Może nie jakiś mój faworyt, ale... Ale smaczny. Ten by był spoko do kawy nawet. Ja właśnie ten dodawałem też do kawy. Też bardzo fajnie wchodziło. Słony karmel. O, nie otworzyłem go. Nie otworzyłem go. O, tylko otworzę. Słony karmel jest. Jest, uwaga, naprawdę słony. Spoko. Podoba mi się konsystencja tych sosów, bo nie lubię, jak jest całkowicie woda, ale nie lubię, jak jest też całkowicie taki galaretowaty, bo to za bardzo mi się nie podoba, skąd można taką konsystencję uzyskać. Dobra, i przejdziemy teraz do w zasadzie samych owocowych smaków.
Na Redu najbardziej na początku mam tak, że mam parcie właśnie na czekoladę, jakiś karmel, takie tematy. No wiadomo, no jest teraz ten ketchup też z obniżoną zawartością kalorii, więc on też wychodzi, bardzo mało kalorii ma, ale tak dawałem na minikacie ten nasz. Teraz przejdziemy do samych owocowych smaków. O, jaki fajny. Dobry, czuć ananasa, nie czuć po smaku chemii. Fajnie jakby był taki trochę bardziej kwaskowy, bo ananas jest taki ogólnie bardziej kwaskowy, a ten jest taki po prostu słodki. Ale spoko, co kto lubi. Prażone jabłko. Ale zajebiście to pachnie. No. No to też jest sztosem strasznym. Bardzo dobre. Najgorsze, co można zrobić, jak ludzie testują jakiś sos, na przykład zero, że robią to, w ogóle robią to bez niczego, tak, do, na łyżkę i tak dalej. No wiadomo, że to też będzie dobre, ale uważam, że taki sos najlepiej na czymś testować. Więc prażone jabłko bardzo dobre. Banan. Zapach miażdży. Ten omlet jest z bananem w środku. Jest taki poduszkowaty, fajny. Potem wam zoomuję to i podam przepis w full day of eating, jak będę robił. Banan ok, ale jakoś tak mówię, owocowe nie są takim moim konikiem. Teraz brzoskwinia. Tu mega zaskoczenie. Muszę przełączyć kartę, bo chyba już mówię 10 minut. Więc wyłączę filmik i się widzimy znowu. A kurwa, mówię 8 minut, ale oczywiście mój wzrok jest fantastyczny. Z tego powodu też oczywiście byłem wczoraj u okulisty i mam, będę nosił okulary, do komputera przynajmniej. I więc jak będę nagrywał jakieś materiały może w okularach, to zobaczę, co tam jest w prawym górnym rogu, że to jednak były 2 minuty, nie 20 sekund. Ogólnie mam tak, że mogę mieć zapisu 10 minut na jednej karcie. Wracając do tego sosu, chyba największe zaskoczenie, jeśli chodzi o sosy owocowe. Bardzo dobry. Kwaskowy lekko smak, wyraźny. I malinki. No malinki to w ogóle chyba mój ulubiony owoc, jeśli chodzi redukcyjny, bo naprawdę bardzo niska zawartość węglowodanów, więc ogólnie malinki zawsze wyciągam z owocka. No dobry, no co mogę powiedzieć. Chyba numer 2 po brzoskwini. Więc jak miałbym zrobić takie podsumowanie podsumowań, które są dla mnie najlepsze, to na pewno no numer 1, the best, jaki przekozak, to jest czekolada Carmel. To na pewno numer 1. Z owocowych na pewno no bardzo dobry, dzisiaj spróbowany. Prażone jabłko, bardzo dobre. Zaskoczenie dla mnie to w ogóle brzoskwinia, że taka smaczna, kwaskowa, dobra. Malina, no ale malinę to ogólnie uwielbiam, więc może dlatego tak. I gdzie tu jest? Jest słony karmel i bardzo często stosowany przeze mnie ketchup. Ogólnie nie mówię, że te są dla mnie niedobre, ale po prostu jakby te są takimi moimi faworytami. Więc tak jak mówię, zapraszam do udziału w konkursie. Mam nadzieję, że jeżeli to się wszystko będzie rozwijało, to zarówno z mojej strony, jak i z pomocą chociażby, nie wiem, Sixpacka, będę mógł organizować coraz to więcej dla was konkursów. Więc czekam na komentarze od was. Niedługo Fit Express, oczywiście w sobotę. Niedługo filmik z przygotowań do zawodów. Więc śledzimy bacznie kanał, subujemy i oglądamy pozostałe filmiki, jeśli ktoś tego nie robił. I do zobaczenia. Dzięki za tą piąteczkę.